zasadzie takie pytanie. Czyli jeżeli się poruszam, to czy bez nóg mogę też przyspieszyć? Nie. Okej, okay, ale teraz wyjaśnij mi to. Sześć słów. L równa się R razy P. Moment pędu, czyli moment siły razy pęd. Ale czym jest pęd? Jeżeli prędkość jest drogą, jaką pokonuje dane ciało, nad tym, w jakim czasie to ciało przebywa, pęd to ruch, jaki nabiera ciało poprzez swoją prędkość i masę. Moment siły to z kolei siła i promień tej siły, w jakim kierunku ciało zmierza. Zyskałem zatem moment pędu poprzez siłę, jaką wykonałem swoimi ramionami, razy masę i prędkość, którą zwiększyłem swoją siłą. Oto siła. Jeżeli jednak uderzę ręką w stół, to w zasadzie stół mi oddał. Stół mnie uderzył. Działałem siłą na stół i ten stół oddziaływał z siłą równą co do wartości w kierunku do mnie. Dlatego też poczułem, lecz tak naprawdę mi nie oddał. Ja dałem wartość, stół zyskał wartość, stół mi nie oddał. On tylko pokazał, dał mi odczuć siłę, którą dałem. Lecz zwrot jego siły powędrował w przeciwną stronę. Rozproszył się po stole i dotarł do podłogi. Długa to materia. Dualizm korpusowo-falowy to cecha materii. Fakt składania się z cząsteczek i fali. Twierdzenie de Broglie, czyli fale materii w zasadzie. Fakt składania się z fali i cząsteczek nas wszystkich. Pytanie, czy mikrofale lub jakiekolwiek fale są materialne. W zasadzie to są, tyle że na poziomie minimalnym. Lambda, czyli długość fali, to składowa pędu nad stałą planka. Stała planka to z kolei częstotliwość drgań fali, czyli 6,62 razy 10 do potęgi minus 34 joula razy sekunda. Z wzoru wynika, że nie ma fali bez cząsteczki, ale cząsteczka może istnieć bez wiecznego przejawiania tego, że ma falę. Dlaczego? Bo większość materii jednak przejawia się swoje właściwości falowe dopiero w odpowiednich warunkach. Zatem to lekkie ukrycie cechy falowej sprawia, że ten dualizm jest wtórny, a to właśnie światło jest najbardziej dualistyczne ze wszystkich cząsteczek nam znanych. Światło jest falą, ma właściwości interferencyjne, to znaczy nakładanie fali jedną na drugą. Światło jednak oślepia, wybija elektrony z przedmiotów. Fotel jest korpusowy, ale falowy. Też prawda, nie? Fotel? Gdzie są twoje zachowania falowe? Gdzie? No właśnie... Spokojnie. Fotel też ma swój potencjał, a konkretniej energię potencjalną. Potencjalnie jednak, a może i nie tylko potencjalnie, lecz przede wszystkim proton i neutron to składowe jądra atomu. Natomiast protony i neutrony składają się z kwarków. Wszystko to jest na poziomie zerowymiarowym. Stół to materia, materia to połączenia na poziomie molekularnym. Molekuły składają się z atomów, a atomy z elektronów o ładunku o ujemnym oraz z jąder atomów, czyli nukleonów, składających się z protonów o ładunku dodatnim i neutronów o ładunku zerowym. Protony, czyli ładunki dodatnie, składają się z kwarków i te mają ładunek ułamkowy. Kwarki klasyfikujemy na 3 pary, a łącznie jest ich 6. Prawdziwy, piękny, dolny, górny, powabny i dziwny. Proton składa się właśnie z kwarków, przynajmniej 2 górnych i 1 dolnego. Z czego jednak składają się kwarki? Cóż, zjawiska fizyczne nie wykazują istnienia czegoś mniejszego od kwarku, a konkretniej od cząstek elementarnych. Natomiast istnieje coś takiego jak pole. Pole to zbiór właściwości fizycznych, które produkują 17 różnych
cząstek podzielonych na trzy kategorie i są to właśnie cząstki elementarne, czyli kwarki, leptony i bozony. I do leptonów zaliczamy elektrony, czyli ładunki minusowe, jak i neutrony, czyli ładunki obojętne. O ile kwarki i leptony są tworzone przez pola materii, tak bozony przez pola sił. A czym są bozony? Cząstkami, których moment pędu jest obojętny lub dodatni. Rzekomo przed Wielkim Wybuchem istniały tylko bozony, a wraz z ekspansją Wszechświata powstawały kolejne ładunki ujemne. I powstają to coraz cięższe pierwiastki. Teraz czas na zapoznanie się z zasadami Wszechświata, czyli elektromagnetyzm, grawitacja oraz oddziaływanie słabe i silne. Grawitacja sprawia, że wielkie materie przyciągają się. Elektromagnetyzm sprawia, że molekuły są powiązane wiązaniami, a cząstki elementarne oddziaływują z każdą inną cząstką poprzez oddziaływanie elektromagnetyczne, silne bądź słabe. Słabe jak ty. Ho, ho, ho. Idziemy dalej. Zasada. A może zasada nieoznaczoności Heisenberga, czyli zasada, która mówi nam o tym, że z natury własności fizycznej prędkość, jak i jego pozycji nie da się zmierzyć z jakąkolwiek dokładnością. To jest nic innego jako dowód, że dualizm korpuskularno-falowy niekoniecznie jest dualizmem, skoro jest zmierzalny. Pomimo świadomości, że wszystko materialne ma mieć korpus i falę, światło jest tą cząstką najbardziej mierzalną, jednak wciąż zagadkową, wciąż nie wychodzi poza zasadę nieoznaczoności. Jednak jest coś, co chce przeciwważyć tą nieoznaczoność. Superpozycja jest to rozstrzał prawdopodobieństwa, samointerferencja cząstkowa, która wytwarza interferencję samą z siebie. Superpozycja mówi nam o tym, że położenie cząstki można znać tylko po pomiarze. Własności fizyczne, obiekty kwantowe, próżnie, a co za tym idzie, to z czego my jesteśmy zrobieni, nie mamy żadnego ustalonego pędu i położenia. Dualizm korpusowo-falowy potwierdził Albert Einstein w badaniu efektu fotoelektrycznego, że energia może być falą, jak i cząstką. I właśnie za to dostał Nobla, a nie za teorię względności. A skoro już przy niej jesteśmy, to jest to teoria mówiąca o tym, że zjawiska grawitacyjne są własnościami geometrycznymi zakrzywionymi w zakrzywionej przestrzeni, co daje nam... Co tego ja miałem powiedzieć, kurde? Że co nam pojęcie czasu przestrzeni? Pojęcie czasu przestrzeni i dalszy wywód Einsteina doprowadził do słynnej energii równa się masa razy prędkość światła do kwadratu, diabełku. I tak właśnie było, dokładnie, tak. Minus 274 stopnie Celsjusza, czyli 0 bezwzględne, granica mierzalnej najzimniejszej temperatury w naszej rzeczywistości. W takiej temperaturze komputery kwantowe właśnie pracują. Zwykłe komputery mają przełączniki elektryczne, tranzystory, którego sygnały przepuszcza się przez bramki logiczne, którego centrum rozchodzi się od modułów do chipa komputerowego. Jeżeli zwykły komputer operuje w systemie binarnym i wyjdzie albo 0, albo 1 w bicie, tak komputer kwantowy sprowadza binarność do superpozycji prawdopodobieństwa. Liczba jest zwiększona między stanem 1 a 0. O takim działaniu więcej była mowa w filmiku o losowości. Bramki logiczne w komputerze kwantowym zmieniają rozkład szansy, czyli prawdopodobieństwa. Taki komputer wykonuje milion razy szybciej skomplikowane obliczenia niż super zwykły komputer. Nic dziwnego, że komputery kwantowe są używane przez korporacje także do zarządzania logistyką firmy, czy samą jej ekonomią, opracowując strategię działania albo określając najszybsze trasy przez kilka miast. Podsumowując, jeżeli zwykły komputer stacjonarny to czerwone jabłko, laptop to żółte jabłko, tak komputer kwantowy byłby grejpfrutem. Jeżeli komputery kwantowe miałyby być powszechne, byłyby czymś w stylu udostępniaczem typu chmury albo Google Drive.
Jeżeli jednak materia to ogół mierzalnych przedmiotów fizycznych, to czym jest ciemna materia? To taka, która nie emituje promieni elektromagnetycznych, niewykrywalna przez to, jak widzimy rzeczy materialne. Ciemna energia to składowa wszechświata, która przyczynia się do jego rozszerzania i, o zgrozo, w znanym nam wszechświecie zwykła materia stanowi 4%, ciemna materia 20%, a ciemna energia to jest cała reszta. Przerażające. To pójdźmy jeszcze dalej. Dziwna materia to wypadkowa wysokiej gęstości materii w jądrze danego obiektu, typu gwiazda, która prowadzi do wytwarzania czwartego stanu skupienia, czyli plazmy. Materia egzotyczna to składowa ciemnej energii, która jest jeszcze hipotetyczną materią. Ma mieć cechy kompletnie inne od zwykłej materii. Materia w naszym świecie ma masę zmienną lub obojętną, tak materia egzotyczna ma masę ujemną. Jeżeli proton to ładunek dodatni, coś musi go równoważyć, czyli ładunek ujemny, czyli elektron. Ale co równoważy właściwości tych ładunków? No właśnie rzekomo materia egzotyczna. Przerażeni? Cóż, antymateria może być jeszcze bardziej zaskakująca. Ta masa będzie dodatnia. To jest materia o przeciwnych składowych swoich ładunków oraz wszelkich własności kwantowych. Więc jeżeli proton to ładunek dodatni, to w naszej antymaterii jest antyproton o masie ujemnej. Jeżeli równoważnikiem dla materii jest materia egzotyczna, tak przeciwległa alternatywa dla materii to antymateria. Jeżeli w to wszystko nie wierzycie, uważacie to za jakieś hipotezy i fakt, super. W filmiku przytoczyłem parę hipotez typu superpozycja na przykład, tak trzeba sobie zdać sprawę, że to wciąż, tak, to są wciąż, superpozycja to wciąż hipoteza, tak o tyle większość z tego, co już powiedziałem, to jest uznane za przyjętą normę. I nie martwcie się, Max Planck, Albert Einstein, jedni z pionierów mechaniki kwantowej do końca życia nie wierzyli w swoje odkrycia, mając opinię jak ówcześni naukowcy, że to tylko bujdy, że ma to podstawowe wyjaśnienie. Zatem jeżeli fizyka to gra komputerowa wydana w XIX wieku, to z kolei mechanika kwantowa jest wielkim dodatkiem do tej gry z początku XX wieku, zmieniając mechanikę działania i system gry dla nowych graczy. I ten dodatek jest tak obszerny i poszerzany dalej, że nowi gracze niekiedy z czasem nie będą musieli wracać i rozpoczynać całej gry fizyka i ją kończyć. Będą mogli bez problemu odnaleźć się w dodatku kwantowym. Jasne, lepiej znać podstawy. W przeciwnym razie nasz kwiatek szybko uschnie. Jednakże jeżeli w doniczce sprawimy, że wyrośnie, jeżeli jednak w doniczce sprawimy, że wyrośnie kilka łodyg, to może i lepiej skupić się na tej jednej, by rosła w górę i dawać jej odpowiednie warunki, które są związane z pielęgnowaniem pozostałych roślin obok tej z najdłuższą łodygą. Lecz nie skreślać żadnej z nich, bo jeżeli jakaś łodyga jest najdłuższa z pozostałych, to może lepiej nie marnować jej potencjału. Przynajmniej w tym przypadku. System korzenny w Twoim mózgu niech trwa zatem w najlepsze. I jak zwykle, dzięki za oglądanie. Uwa.